Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem na Starorzeczu, troszkę innym niż zwykle. Zawsze łowię tutaj wiosną, ze względu na to, że później poziom wodnego padnie, jest niestety zbyt błotniście i płytko. Zobaczymy, jak pójdzie. Zapraszam na film. Kontynuując trend dobrych wędek, w poprzednim filmie widzieliście Dragona Millennium do castingu Big Bite. Teraz pokażę Wam mój najnowszy nabytek. To jest też Dragon Millennium Fatso Jerk. 1,80 do 60 gram. Taki kijek szczupakowy, na nieco większe przynęty, tak jak lubię łowić. Dosyć szybki kijek, sztywny. Zobaczymy. Jestem przyzwyczajony bardziej do miękkich parabolików, takich większych, miękkich ugięć. Zobaczymy, jak się mi będzie tym łowić. Słuchajcie, tak jak widzicie, ktoś sobie tu, kurwa, jakaś menda postawiła siatkę. Nie wiem, kurwa, nie bardzo mam numer tutaj do kogoś z tego rejonu, żeby to przyjechał, ściągnął. I zobaczcie, tu przede mną jest, nie wiem, czy to będzie widać, kolejna siatka. Ledwo co ją na powierzchni się zarysowuje. No po prostu jest to dla mnie tragiczne. Pewnie będzie ich tu więcej później. Zobaczcie, tu przede mną kolejna siatka. I kurwa, no aż się odechciewa łowić. Aż się odechciewa łowić. Ale jeszcze dwóch kolegów też na łódce pływa. Już im powiedziałem, że mają tu numer do miejscowych, zadzwonili. No mam nadzieję, że ktoś to przyjedzie i to sprzątnie. Ja się do tego dotykał nie będę. Jeszcze mnie potem ktoś posądzi, że to ja stawiałem. Także wolę odpuścić. No mam nadzieję, że to posprząta ktoś szybko. No widziałem, słyszałem. Szybciutko zwinęli wędki. Poważnie biegli? Ja się zastanawiam, na co liczyli. Przecież w sobota to zawsze ktoś przyjedzie. Gdzie przyjechała policja. Jest straż rybacka. I będziemy wyciągać te siatki. Mam nadzieję, że coś mi się uda tam nagrać. Co w tej wodzie było. No zobaczymy. No, słuchajcie, no, siatka stała nie wiem jak długo, ale ryby już, kurde, dobrze martwe. Aby dwa okonie, ale jak widzicie, siatki jest całkiem sporo. A tam chyba już nawet rozłożona taka trochę była. Nie? O, tu jest druga, nie? Aha, jest, faktycznie. No i tu drugi okoń. Powiem szczerze, no to jest dla mnie demotywujące, co nam jeszcze. Chłopaki jadą jedną ściągnąć, tam dalej już nie będę za nimi jechał. No i słuchajcie, miało być łowienie szczupaków, a wyszło wyławianie siatek. No po prostu, nie wiem, czy opadają. Powiem Wam, że jestem co najmniej zaskoczony tym, że chłopaki wyjęli trzy siatki już. I tylko w jednej były dwa okonie i to już musiały tutaj stać trochę czasu. Zdziwiony jestem, że więcej ryb nie ma. To aż tak wyrybione byłoby to stare rzeczy. No nie wiem, nie wiem. Nie jest to dobry prognostyk. Ani to, że siatki stoją, ani to, że w nich ryb nie było. No ale nic to. Jeszcze spróbuję może porzucać trochę. Może jakiś się szczupak zabłąkany trafi. Zobaczymy. I słuchajcie, ja chyba się będę zwijał, bo tu policja skończy interwencję. A ci, nazwijmy to, panowie, którzy tutaj te siateczki postawili, oni się tu mogą pewnie w okolicy kręcić. Ja sobie pojadę dalej łowić, a oni przyjdą i zniszczą motor. Także wypadałoby się chyba zwinąć. I tyle z łowienia, kurde, dzień w dupę, za przeproszeniem. Ech. Tak to nasza nieszczęsna polska rzeczywistość mnie dopadła. Nawet w takim odludnym miejscu. Co zrobić? No i słuchajcie, szybka zmiana miejsca. Tam nie chciałem zostawać. Ze strachu trochę przed moim sprzętem jeżdżącym, jakby ci kłusownicy wrócili, żeby mi czegoś czasem nie pogrzebali przy motorze. Jestem zupełnie w innym miejscu teraz. No już tu za dużo czasu nie mam. Może półtorej, max 2 godzinki. No ale chcę wykorzystać na maksa to ten czas, który mam. No zobaczymy jak się tu uda połowić. Jest.
pies. Nie duży, ale przynajmniej kijek mam ochrzczony, słuchajcie. Myślałem, że się nic z tego nie będzie po tych kurnych siatkach kłusowniczych, ale jest. Zjawił się jem. Taki 40-piątek. Spójrzcie, oblepiony pijaweczkami. Taki nieduży, przyjemny, ale ładnie ubarwiony. Nawet na pyszczku mi się tu pijawa wczepiła. O, tu sobie popłynął. Bez mierzenia. Ale fajnie udało się rybkę zapunktować. Mam nadzieję, że jeszcze coś wydubiemy. Rzeczy z samych trzcin. Siedział utknięty gdzieś między patykami w trzcinach. No zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś się z wody wyłoni. Ale wędeczka ochrzczona. Super. Słuchajcie, ja już tym razem naprawdę kończę. Jedna rybka, przynajmniej coś się udało złowić. Te siatki mi tak dzisiaj spsuły zupełnie plan. No bywa i tak. Dobrze, że udało się jakiś awaryjny plan wdrożyć. Jeśli Wam się film podobał, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.